Barokowe epitafium pastora kościoła świętego Jana, Jana Jakuba Kramera, pochodzi z roku 1659, usytuowane w prezbiterium na ścianie południowej. Epitafium zawieszone było w kościele do czasu ewakuacji przeprowadzonej w latach 1943-44. Po wojnie przechowywane było w magazynach konserwatorskich, a po scaleniu i konserwacji od 1983 roku eksponowane w Bazylice Mariackiej. Po konserwacji w roku 2013 epitafium zostało ponownie osadzone w wykutej wnęce na swoim historycznym miejscu, na oryginalnych hakach i zachowanych kotwach w kościele świętego Jana. Epitafium w formie bogato rzeźbionej ramy z alabastru z obrazem głównym, malowanym techniką olejną na płótnie, który jest kopią obrazu oryginalnego malowanego na blasze. Obraz zaginął po II wojnie światowej. Kopia wykonana została przez Alojzego Osadę w roku 1983. Obraz przedstawia pastora Jana Kramera, który ukazany jest w ujęciu 3/4 w ciemnym stroju z białą kryzą pod szyją. Twarz okolona długimi włosami z długą, ciemną brodą. W lewej ręce trzyma złożoną księgę. Obraz ujęty jest prostą alabastrową ramą rozszerzaną w narożnikach. Po bokach uszaki z bujnym ornamentem małżowinowo-chrząstkowym, zdobione postaciami uskrzydlonych aniołów, herbami i główkami anielskimi. Zwieńczenie epitafium składa się z dwóch falistych obelisków z polerowanego wapienia, wspartych na podstawie w kształcie owalnych kaboszonów flankowanych ornamentem małżowinowym. Na środku płycina z trzema główkami aniołków. Powyżej, na szczycie figura Chrystusa Dobrego Pasterza, który na ręku trzyma baranka. Drugi stoi przy jego nodze. W dolnej części epitafium tablica inskrypcyjna ze złoconym napisem w języku łacińskim, poświęcona życiu i zasługom zmarłego. Przyszedł na świat w 1599 roku jako potomek świetnych rodów Kramerów i Fabrów. Przez całe życie, umacniane szczególnymi łaskami, łączył w sobie boską i ludzką mądrość, bardziej dzięki wrodzonym zdolnościom niż pracy. Napisane są również ważne wydarzenia z jego życia. W 1622 roku został diakonem kościoła świętego Jana, a po 2 latach pastorem. Był profesorem honorowym w gimnazjum akademickim. Brał udział w spotkaniu międzyreligijnym w Toruniu. Posiadał umiejętność przemawiania i wrodzoną łatwość wymowy. Ostatnie zdanie brzmi: wielce zasłużonemu ojcu ten pomnik kazał wznieść z własnych pieniędzy Konstantyn Kramer, diakon tejże świątyni. Pod tablicą, w owalnej płócinie dekorowanej na krawędziach ornamentem chrząstkowym, 3 czaszki. Poniżej szyszka. Epitafium Jana Jakuba Kramera należy do tych obiektów z historycznego wyposażenia kościoła, które jest poświęcone osobie związanej z kościołem świętego Jana. Kramer pełnił w kościele przez 37 lat posługę kapłańską jako pastor.